Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu moda na w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o filmach i nie tylko. Ze mną Izabela Stelmańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. To dodam, bo to bardzo ważna e, informacja. I jak zapowiedziałam, będzie filmowo, a dokładnie mazowsze na filmowo. Myśląc sobie o tym temacie, wydaje mi się, że nie tylko ja, ale e, może też słuchacze. Myślimy przede wszystkim o Warszawie, nawet o okolicach naszej redakcji, tutaj ulica Bydnarska. bardzo dużo filmów, właśnie na ulicy. Bydnarskiej było kręconych, ale my trochę szerzej dzisiaj porozmawiamy, co na pierwszy rzut oka ucha można by było powiedzieć o Mazowszu i filmach. Jakie seriale, jakie filmy takie najbardziej znane można by było wymienić? No właśnie, jeżeli mówimy o Mazowszu na no filmowo, to też musimy zdawać sobie sprawę, tak jak pani redaktor już wcześniej powiedziała, nie tylko Warszawa, ale tak jak całe mazowsze szerokie i długie i duże, to oczywiście cały teren województwa mazowieckiego obecne jest jednym wielkim planem filmowym, jak się okazuje, a jakby dowiódł tego w pewnej książce Polska na filmowo pan Marek Szymański, który zebrał jakby wszystkie informacje o tym, gdzie filmy, seriale były kręcone na terenie Polski, no i wyszło, że szalona większość tak naprawdę produkcji filmowych polskich jest kręcone na Mazowszu. I to mówię oczywiście bardzo szeroko, nie tylko ograniczając się do Warszawy. A jeżeli mówimy o takich znanych filmach, serialach, no to wystarczy tylko powiedzieć pewnie 40-latek, alternatywy, ale również Ogniem i Mieczem, czy Pan Tadeusz z takich większych produkcji. I do tego jeszcze pewnie Miasto 44, a nawet też i ostatnia produkcja, Pan Kleks. Nowy, Również był kręcony na terenie Mazowsza w Warszawie, a do tego jeszcze pamiętamy pewnie starsi słuchacze być może y, dzisiejszej audycji, pamiętają jeszcze starą produkcję Pana Kleksa, Pana Kleksa w kosmosie i tutaj kosmos to tereny tak naprawdę obecnego zakładu rafineryjnego Orlena, kiedyś Petrochemia, więc y, tych miejsc tak naprawdę na terenie Mazowsza jest bardzo wiele. No ja na przykład jeszcze... Takie produkcje, jak chociażby Noce i Dnie, do których chętnie wracam, ale też i przecież produkcje związane ze znachorem. Nawet te nowy Znachor były realizowane na terenie województwa mazowieckiego i tak możemy tutaj. Prześcigać się w takich propozycjach, w takich e, tytułach, bardziej lub mniej znanych, ale jednocześnie dla niektórych pewnie gdzieś tam powrót sentymentalny, a niektórzy wiem, że wracają do starszych produkcji, do tego, żeby zobaczyć, jak to chociażby kiedyś w tym kinie polskim było. Ja tutaj dorzuciłabym jeszcze serial Dom, mam wrażenie, że o, taki tak. stary, ale pokazujący przekrojowo losy. Tak. Polski tak naprawdę? Dokładnie, tak. No jest mnóstwo takich produkcji. Stawka większa niż życie, chociażby szatan z siódmej klasy, który był też realizowany, więc tutaj możemy pewnie wymieniać. Mało tego, bardzo często. Oglądając produkcje filmowe czy seriale, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że faktycznie te miejsca znajdują się na terenie obecnego województwa mazowieckiego, ponieważ tak zostały przearanżowane albo w taki sposób zostały ukazane, że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie to są. Te miejsca I, yy, i tutaj chociażby, nie wiem, Twierdza Modlin, która gra w wielu produkcjach filmowych i może się wcielić w CK I tutaj jest słynne takie ujęcia właśnie z Modlin, ale też Pan Tadeusz i chociażby Spichlerz, który jest po drugiej stronie rzeki po drugiej stronie rzeki naprzeciwko Twierdzy Modlin też odgrywał pewną rolę właśnie w produkcji związanej z panem Tadeuszem ale też i ujęciach miasta 44 też były realizowane właśnie na terenie Twierdzy Modlin więc z różnych ujęć możemy poznać tak naprawdę miejsca. Mało tego, na terenie województwa mazowieckiego utworzony jest szlak Mazowsze na Filmowo i możemy odnaleźć bardzo ciekawe miejsca na terenie województwa, które właśnie są związane z tymi produkcjami, podróżować chociażby tym szlakiem na Filmowo. A czy Warszawa jest tym najbardziej popularnym miastem, jeżeli chodzi o mazowsze i kręcenie czy seriali, czy filmu? Bo tutaj padła Petrochemia Płock przy okazji starego pana tak. Kleksa. A ja tak sobie pomyślałam, że no Warszawa duże miasto. Czy to jest tak, że w Warszawie głównie się kręci, czy poza? No jak się okazuje, oczywiście Warszawa jest w głównej mierze takim ośrodkiem, która generuje, nazwijmy to, ten ruch filmowy, ponieważ wielość tak naprawdę różnorakich planerów filmowych daje możliwość do zaadaptowania do różnego rodzaju tak naprawdę planerów filmowych. Natomiast nie zestawiłam tych wszystkich miejsc statystycznie, gdzie, gdzie jest więcej, gdzie, gdzie jest mniej. Natomiast gdybyśmy, podejrzewam, zestawili tak naprawdę wszystkie miejsca na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą i samą Warszawę, to podejrzewam, że gdzieś by była pewna równowaga, bo nie wszystkie plenery zrobimy tak naprawdę w Warszawie, więc musimy wyjechać poza. Natomiast jak się okazuje, filmowcy bardzo często wybierają właśnie nasze. Nasze województwo do tego, aby zaprezentować dane miejsca właśnie w produkcjach filmowych, dlatego że jesteśmy blisko, blisko ośrodków właśnie filmowych, blisko ośrodków produkcyjnych. Posiadamy odpowiednią bazę też i kadrową, więc tutaj jest po prostu łatwiej nieraz. Osiedlić te plenery. Co nie mówi oczywiście o tym, że inne województwa też nie są wykorzystywane pod tym względem, natomiast my się cieszymy, że na terenie województwa mazowieckiego ten szlak naprawdę ba daje bardzo duże możliwości podróżowania różnymi tematami. Cały czas ze mną Izabela Astelmańska, mazowiecka regionalna organizacja turystyczna. Rozmawiamy dzisiaj o Mazowszu na filmowo, o tym, o jakie seriale były kręcone, jakie filmy były kręcone w Warszawie, okolicy, generalnie na Mazowszu. Padło tutaj już kilka razy, mam wrażenie, kilka słów o tym szlaku filmowym, mazowieckim szlaku filmowym. Czy on jest tak dokładnie wytyczony? Można sobie zaplanować wycieczkę od A do Z. Tak, to znaczy to jest szlak punktowy, to nie jest tak naprawdę też szlak taki liniowy, czyli możemy sobie podróżować danymi, daną ściśle wytyczoną trasą, tylko to jest szlak punktowy, czyli mamy miejsca te najbardziej charakterystyczne albo najbardziej dostępne z punktu widzenia właśnie turysty, gdzie możemy dojechać bez problemu i możemy dać się wciągnąć właśnie w to poznawanie. Pod względem filmowym Mazowsza. I tutaj to jest o tyle też wygodne, że możemy sobie tak naprawdę sami zaplanować tę podróż zawsze właśnie śladami produkcji filmowych, tak jak chcemy, albo tymi produkcjami, które nas najbardziej interesują, albo na przykład włączyć ten szlak filmowy w inną ścieżkę tematyczną, bo na przykład możemy pojechać do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do skansenu i tam być świadkiem turystą, który podąża szlakiem filmowym, bo tam byłyby właśnie takie produkcje nagrywane jak chociażby pan Tadeusz czy ogniem i mieczem, ale też i szwadron, i odnajdziemy właśnie takie mocno charakterystyczne miejsca, gdzie te produkcje się odnajdywały. Natomiast też możemy w ogóle poznać zasobność tego miejsca jako skansenu i Poznać to, co się działo na wsi na przełomie XIX i XX wieku. Czyli możemy połączyć tak naprawdę dwa preteksty do wyjazdu, takie poznawcze, podróżując, nie wiem, na świeżym powietrzu, bo skanseny to jest muza na świeżym powietrzu, i możemy całą rodziną pobyć po prostu, pospacerować, a jednocześnie poznać i zobaczyć te produkcje filmowe. Ale też możemy połączyć to, że jeżeli na przykład pojedziemy do Płocka i tam odnajdziemy też. Pewne elementy, chociażby ze stawką większą niż życie, czy szatan z siódmej klasy, i możemy dalej sobie podróżować, chociażby w łąsk Łąck, niedaleko Płocka, gdzie też w pięknie, y, usytuowanej, nad, przy pięknie usytuowanej kapliczce nad brzegiem jeziora w Lesie jeszcze odgrywała się oczywiście pojedynek pana Wody Joskiego i Bohuna naprzeciwko piękny pałacyk możemy zobaczyć ryza śmigłego. Podróżując dalej możemy jechać i zagłębiać się w tematykę Filmową, więc z tych powodów tak naprawdę do tego, czy chcemy zwiedzać tylko i wyłącznie szlak filmowy, czy łączyć ten szlak filmowy, daje nam to, mo taką możliwość z uwagi na to, że to nie jest szlak liniowy, bo tak to byśmy musieli ustawić szlak na przykład, nie wiem, bohaterów ogniem i mieczem i tylko i wyłącznie iść tak naprawdę tylko tym szlakiem, a my postanowiliśmy na to, że będzie to szlak punktowy, czyli Wyznaczymy te miejsca, które są mocno związane z danymi produkcjami filmowymi, ale dajemy możliwość również turyście do swobodnego wyboru tych miejsc. Gdzie szukać informacji o tym szlaku, o tych punktach, o tych atrakcjach? Ja zapraszam wszystkich na stronę Moda na Mazowsze, ale również na portal społecznościowy Moda na Mazowsze. Tam oczywiście odnajdziecie państwo pewne inspiracje do podróżowania po Mazowszu właśnie szlakiem filmowym. Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dodam jeszcze, że jeżeli komuś coś umknęło, na przykład początek rozmowy, no to odsyłamy do podcastów moda na Mazowsze, radiocampus.fm. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl